Witam serdecznie wszystkich. Z tej strony Paulina i przychodzę do Was znowu z filmikiem zakupowym. Wspominałam, że wpadłam w jakiś lekki amok zakupowy i teraz mam serię filmików zakupowych. Więc tym razem mamy zakupy z fabryki Weny. Otwieram paczkę. Wyciągam różne tu folie zabezpieczające, a właściwie to może odsunę, ale pokazuję, jak jest pięknie zapakowane Haribo. O, i dostałam taką tekturkę. Dobrze, że jesteś z serduszkami i nieskończoność z serduchami. No właśnie, i nawet napisane. Joaś, od Joaśki, od Asi. To jest mały prezent ode mnie w podziękowaniu za zrobione zakupy. Bardzo miłe, dziękuję bardzo. Przesuwam pudełko i będę Wam pokazywać, co ciekawego kupiłam w fabryce Weny. Dostałam jeszcze, o, to świąteczne, zobaczcie. No, świąteczne, co to w bazie? Chwilkę, wyjmuję. To mam przyczepione do rachunku. No tak, bazie. Coś do bazi. Dla mnie to są chmurki. Śliczne. Dziękuję bardzo. Widzicie, gratisy na początku tym razem. I jeszcze jako gratis dostałam coś takiego. Taką rameczkę. O, szkoda mi tego otworzyć. Na drewienku. Czy na sklejce. Nie wiem, jak się to fachowo nazywa. Szelesty, ale to urok otwierania. Widzicie? Taka rameczka. Coś można z tego zrobić ciekawego. Dziękuję. A to, co zamówiłam, to... zamówiłam z myślą o zrobieniu albumu dwa zestawy bazy. To jest baza, przepraszam, trzęsę tym aparatem, z Birmaty, baza do albumu. Ja to sobie tak zakleję. Taki projekt na niedaleką przyszłość. A widzicie, były różne, były, zdaje się, złączone już, zbindowane, a ja sobie to połączę. I tu mamy okładka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kart i okładka, czyli osiem takich wodziaczków. Tu mamy dwa, z tego będzie coś powstawało. Zamówiłam również bazy na kartkę białe i kraftowe, na kartkę w kształcie bodziaka. Nie robiłam jeszcze takiej kartki, więc w planach mam zrobić. I teraz mamy... Aha, i zamówiłam sobie... Wiem, że już jest luty, ale jeszcze Wam pokazuję wkład do kalendarza na 2021 rok. I ja sobie od razu wziąłam z okładką, tylko go połączę. Będzie mój kalendarz. W tym roku nie kupowałam kalendarza. A potrzebuję jednak... Nie mogę się obejść bez kalendarza. Z takim rozkładem, żebym widziała... A, to jest... No, bo miesiąc początek, ale widzę cały tydzień. Także... Styczeń już przeleciał, ale nie szkodzi. I okładka. Dwie okładki, znaczy jedna i druga. Dobra. I tu mamy tekturki. Z napisami do albumu takiego dziecięcego. Zestaw. Tu pewnie też napisy. Czekajcie, też kupiłam napisy. Ty i ja. Baw się, śmiej, przyjaźń. Życie jest piękne. Taki zestaw.
I skusiłam się na takie, to się jakoś nazywa, oj, fachowo w sklepie, ale takie zawijaski, one są dosyć duże, nie dosyć duże, tylko duże są do projektów. A to się nazywa, jakbyście szukali, bazy do kartki, farfocle, o, do layoutów, zestaw XL, słuchajcie, to są farfocle do layoutów, zestaw XL, tak, jest. Tu mam jeszcze kilka mniejszych tekturek dla dziadka. Dla dziadka. Wyobraźnie z początkiem tworzenia. No, tym słówkom się nie mogłam oprzeć. I metryczka tekturkowa do albumu dziecięcego. No i takie borderki, motylki i serduszka. I jeszcze były takie naklejki ze Studio Forty. One są też przeźroczyste. Żarówki z napisami. To jest bardzo fajne. Wyjmę to z woreczka. Studio Forty, żarówki mówią. Naklejki transparentne. Fachowo tak się to nazywa. I one są przeźroczyste, tak jak już pokazywałam. A, taką mam teraz fazę na takie naklejki. Razem, rodzina, zabawa, radość. Fajna sprawa. I to tyle moich zakupów z fabryki Weny. Ale chciałam Wam jeszcze pokazać. Trochę z... Bo mam z AliExpressu kilka rzeczy. I jeszcze mam kilka rzeczy, to już może w jednym filmiku. Z lemonadę czytając, ale nie wiem, lemoniadę, mi się to od razu lemoniada chce wymawiać, lemonadę, ale krótko z AliExpressu. Kupiłam sobie folię i oczywiście nie doczytam, myślałam, że to jest folia do shakerów w formacie A4, a to jest folia mniejsza, ona ma wymiar, ja to zmierzę. Już pomierzam. No, fajnej jakości. Ale jest mniejsza. Jest przycięta na 15,5 cm. 15,5 cm na 11 cm. Albo 15. Czekajcie. Nie tak. To jest przeźroczyste i niewiele widzę. 16 na 11. Natomiast jest tu całkiem sporo tych folii. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kupiłam sobie formy na mydło z napisem handmade i mydło po angielsku. Mam w planie zrobić kiedyś mydło, tak, z to przeźroczyste, czyli och, zapomniałam z czego. I kupiłam sobie też pakiet tych takich mocowań, na przykład do grzbietu albumu. To są nity, ćwieki. No te z łapkami. Kurczę, ćwieki. Tak mi się wydaje. I kilka stempelków. Tu stempelki skorzystałam z filmiku, który pokazywała na kanale Magic Place. Kosia, to są te stempelki, one są faktycznie bardzo ładnie, zrobiłam odbitki, bardzo ładnie są zapakowane w taką kartę, w kartonik, już dostajemy gotową taką odbitkę, powiedziałam, że nawet z propozycją, jak można wykorzystać ten stempelek, a tak wygląda stempel. Jest jeszcze folia zabezpieczająca. Także każdy jest w takim papierowym pudełeczku.
A ja tu mam, zrobiłam sobie dla siebie odbitki w brązowym kolorze. I tu zrobiłam na czarnym kolorze, także ładnie się odbijają. Tu mam ginko. Mi się trochę, a nie, dobrze mi się odbiło. Odbite przeze mnie. Heliotropę. Mi się jedno gorzej odbiło, drugie lepiej. To z ręki odbijała mnie z platformy. I tu mam jeszcze, wam pokażę może teraz przy okazji, jak można kupić podróbkę. Na których warsztatach zapamiętałam sobie, że podobał mi się jakiś stempel, z którego korzystaliśmy. I to akurat nie jest z tego. I kupiłam na AliExpress taki stempel. Akurat tego nie mam odbitego, ale jak będziecie chcieli, to odbiję. I zobaczcie, mniej więcej coś takiego. A potem znalazłam w którymś ze sklepów oryginał. Oryginał jest z Kaisercraft. I wygląda, jest dużo mniejszy. Według mnie mniejszy lepiej wygląda niż ten duży. No ale tak się można naciąć. Ciekawostka. Czyli jest ta sama grafika, ona jest w drugą stronę odwrócona. Jest lustrzane odbicie, no ale widać, że to jest oryginał, a tutaj mamy zrobioną kopię. No więc tak się dowiedziałam, że kupiłam kopię, a potem znalazłam oryginał. No więc mam te dwie rzeczy. Także zwracajcie uwagę. No nie, no po prostu tak można czasem się naciąć. Kupiłam też taki wykrojnik na próbę. Zaintrygował mnie na Ali. To jest wykrojnik, koło. I w środku on był wypełniony tymi elementami. Przyznam się, że musiałam sobie to ponaklejać. Zrobiłam sobie wzór, jak to było, jak te elementy były, widzicie, włożone jeden w drugi. Uciekam z kadru, ale już wracam. Bo jak to powycinałam, to ciężko mi było się odnaleźć, jeżeli chciałam to złożyć tak, jak było na wzorze. Czyli koło i potem można był jeden i potem drugi, tak? I to była taka mozaika ułożona. Można coś z tego zrobić. Jeszcze nie wykonałam żadnego projektu, ale zrobiłam sobie wzór. Były różne inne figury geometryczne. To jest ten wykrojnik. I to, co wam jeszcze chciałam pokazać, słuchajcie, to jest moja wtopa chyba. No, chyba nie kupiłam tak kiepskiego produktu na AliExpress, no ale już przyznam się, że nie chcę mi się tego zwracać. To jest stempel, bardzo pięknie wygląda. Natomiast on jest źle zrobiony. Kiedy już patrzę, czy dotknę ręką, to on nie jest na równo ścięty. I kiedy robię odbitkę, ja wam pokażę odbitkę. Może to nie przygotowałam się, nie wiem czemu, ale już znajdziemy jakiś bloczek i pokażę wam, jak to odbija. I o co mi chodzi? Nie chcę distresem odbić, bo on... Tu mam distres pod ręką. Dobra, niech będzie jakaś twarde podłoże. Ja go sobie odkleję. Przykleję na bloczek. Wszystko się przykleja elegancko. I kwiat wygląda, zobaczcie, no pięknie. To jest, nie wiem, z piwonia. Ja mam trochę daleko do moich tuszy. I ja to zrobię tu na szybko, ale już to próbowałam odbijać dwa razy. Jest po prostu źle wykrojony. Krzywo.
Kupiłam go już jakiś czas temu, leżał, teraz go sprawdziłam. Nigdy mi się nie zdarzyło takiego bubla kupić. Dobra, jest cały wystemplowany, ale jak już stempluję, to widzę. No, ponownie to już to widziałam. I sobie odbijemy. Odbiłam z ręki, bo zobaczycie, jak jest, o co chodzi. Że nie ma się co silić na jakieś platformy. On się już nawet rusza. No, ale spróbujemy. Dam z siebie wszystko. O, widzicie? No po prostu... No to... Ręce opadają. Także nie polecam. Jest źle docięty. Tu zostaje farba. Widzicie? To są miejsca, gdzie jest bardziej wypukłe, bardziej wklęsłe. No nie, 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 no to w ogóle. Szkoda słów. Dobrze, że kupiłam jeden stempel. Natomiast pismo odbija się ok. Pismo się odbija. To napisy fajnie. Widzę, wam jeszcze odbiłam jeszcze coś, ale stempel gdzieś mam złożony. Pokażę wam. O, widzicie, o, pismo jest ok. Już tak z ręki nawet stemplując. O. No proszę. Ładny napis z przesłaniem, ale no nie. No trudno. Chociaż to i tak na... Nie robię jakoś dużo zakupów, ale i tak na te zakupy, co zrobiłam, no to dobra, jakoś przeżyję. Patrzę, czy mam tu coś ciekawego. Miałam przygotowane. Dobra, to z AliExpress tyle na ten moment. Jakoś nie robię często zakupów. Czeka się teraz długo. Dobra, ale pokażę wam stempelki z lemonadę. Bo tutaj sobie poszalałam też. Razem, takie ślubne. Razem przez życie iść. Mamy odbite. Bardzo ładne. Zobaczcie, jakie to razem jest śliczne. Ja się posiłkuję stemplami, bo ręczne pisanie nie jest dla mnie. Nie mam zbyt ładnego charakteru pisma. Nie mam zacięcia, żeby trenować. A tutaj mamy taką, nie metryczkę, tak, metkę do albumu dziecięcego. No, zauroczona jestem, bo w stylu starych metek. Także jest metka. Tutaj była, zdaje się, obniżka na stemple gumowe. W porządku, wszystko się odbija. Stempel gumowy jedynie trzeba zwilżyć, żeby się przykleił do bloczka. O, widzicie? Jest taki, ładnie odbija wszystko. A tu jest moja bitka. A moczę, ten, żeby się przykleił, stempelek chusteczkę wilgotną, którą mam przy sobie do czyszczenia stempli. No, czyszczenie uroczy jest ten zajączek w koszyczku. To mamy to. Tutaj mamy nasze podróże i odbitka. Mamy zabawę dostałam w gratisie, słuchajcie. Beztroski czas. I tu jest odbitka. Zabawa. Wykonane z myślą o tobie. Napis. No, ładna też czcionka. Na tył pracy. Ja z takim zamysłem to kupiłam. Tutaj mamy mojej kochanej babci. Nie tylko teraz, już był dzień babci, dziadka. To jest na przyszłościowe. I tu wykonane ręcznie. Też z myślą o pracach. Stemplowanie na pracach. Jedynie wyjątkowe, powtarzam, wykonane ręcznie. Z dbałością o każdy detal. Z taką niedokładną obłudką. No ręcznie, ręcznie. Czasem może być niedokładnie. Nie spać, zwiedzać. To do mojego albumu. W
takiej rameczce. Nawet dwa mam, a bo tu mi się gorzej odbiło. Z ręki odbijałam wszystko, nic nie z tego urządzenia. I tu sobie kupiłam taką mapę Polski, zarys, kontur Polski i różne oznaczenia. Też, żeby do zdjęć czy do albumu dołączyć. Ale oczywiście myślałam, że to jest większe. No nie wiem, czytałam pewnie wymiary, ale coś mi się no tak, myślałam, że to większe będzie. To jest przykładowo, tak sobie postemplowałam, żeby było widać, jak się odbija. Ale można taką małą mapkę zamieścić i gdzieś oznaczyć punkt, miejscowość podpisać, czy region, w którym byliśmy. I takie stempelki, bardziej jakieś żurnali, żurnalingu. Tak wygląda odbitka, fragment kartki. Fajnie też to wygląda. Też myślałam, że większe, ale no nie szkodzi. I tutaj mamy motyw taki mechaniczny, jakiś plan, wzór, jak też schemat do męskich prac, taki zamysł. Chociaż niekoniecznie tylko do męskich. No i tu mnie urzekł diabełek. Też stemperek gumowy. No uroczy, one były chyba obniżone. I stempelek gumowy. Mama z dzidziusiem. Ale w takim fajnym, komicznym stylu. No i tu są, a tu są, słuchajcie, dobra, jeszcze dziadkowi, mojemu kochanemu dziadkowi, jak babcia, to i dziadek. Bardzo ładnie się odbijają te stemple. I tu się nie mogłam oprzeć, słuchajcie, tym maluszkom. No taka mróweczka i pszczółka. No, to są maleństwa. Także tak wyglądają stempelki. To na stronie Lemonade kupiłam. Natomiast trochę trzeba wziąć pod uwagę, że tam się dłużej czeka. Jest napisane, że do 7 dni roboczych. Ja czekałam trochę dłużej. Też miałam więcej tych stempli, ale też uzyskałam informację, że z racji sytuacji naszej teraz, że wszystko wolniej idzie, no to chwilę dłużej czekałam, także nie ma co się nastawiać na taką błyskawiczną przesyłkę, ponieważ te stemple są dla nas produkowane pod zamówienie, to co sobie zamawiamy na stronie. No dobra, to by było tyle z moich zakupów. Patrzę, czy coś tu jeszcze... Dobra, ja znajdę Wam, pokażę. Pokażę Wam jeszcze odbitkę, ale stempel gdzieś... Stempel gdzieś włożyłam i go zapodziałam. Ale kiedyś znajdę, to Wam pokażę. O, ale jeszcze jest nie mogę zakończyć. Popatrzcie, na Ali kupiłam kiedyś taki stempel. Przecudny kwiat i on odbija idealnie. Ja sobie robiłam kartki embosując. Gdzieś są pewnie na kanale. Po prostu embosowane. Bardzo ładnie się wszystko odbija. No i tu się da się. A tam jakiś bubel. No i tyle. Dobra, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że może znaleźliście dla siebie jakąś ciekawostkę, że coś zainteresuje. Ja zawsze coś znajdę w zakupach, w filmikach zakupowych, jak oglądam u Was. Czasami potem wzdycham, bo przecież nie mogę wszystkiego zakupić. No ale nic. Bardzo mi miło, że byliście ze mną. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa!